Wrzesień bez radomskiego święta chleba? To wręcz niemożliwe. Święto chleba na stałe wpisało się w kalendarz radomskich imprez. Główną gwiazdą będzie chleb, na ten chleb zapraszamy. W tym roku święto chleba pod hasłem Nasz chleb pachnie tradycją. Ze względu na to, że większość piekarni, które organizują święto chleba, piekarzy, to są piekarnie wielopokoleniowe i no, chcemy podkreślić właśnie naszą tradycję piekarską. Radomskie Święto Chleba tradycyjnie odbędzie się w Muzeum Wsi Radomskiej. Rozpocznie o godzinie 10 msza święta w intencji piekarzy i rolników. Fajny program, tak jak co roku staramy się przygotować dla naszych gości, super program, bo w ogóle gdyby nie ci goście, to nie byłoby Święta Chleba, także wszystko pod tym kątem. Będzie można porozmawiać o zdrowym odżywianiu z fachowcami, będzie można uczestniczyć w konkursach i zabawach. Imprezie będą towarzyszyły także m.in. kiermasz twórczości ludowej, potańcówka pod dębem oraz występy i koncerty zespołu pieśni i tańca Kyczera oraz zespołów pod strzechą i chora. Z kolei Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku ze Świętem Chleba w Muzeum Wsi Radomskiej będzie uruchomiona specjalna linia miejska numer 70. Dojazd do Muzeum Wsi Radomskiej zapewni także kursująca ze zwiększoną częstotliwością linia numer 17. Zapraszamy serdecznie na 21. Radomskie Święto Chleba do Muzeum Wsi Radomskiej w niedzielę 1 września.